Krzysztof Jackowski. Jedni twierdzą, że rozmawia z demonami, inni, że konfabuluje. Jednak jedno jest pewne. Kolejna wizja jasnowidza Krzysztofa zaczęła się właśnie spełniać. Sam Jackowski twierdzi, że nie rozmawia z demonami. Mówi, że rozmawia ze zmarłymi. A wszystkie inne osoby, innych spirytystów, którzy twierdzą, że rozmawiają z aniołami, Krzysztof Jackowski traktuje niezmiernie surowo i jednoznacznie, głosząc, że to hochsztaplerzy. Jaka jest prawda? Gdzie leży tak zwany środek ciężkości? Niech każdy sam to oceni, przyglądając się zapomnianej wizji Krzysztofa Jackowskiego. 20 grudnia 2018 roku, prognozując rok 2019, medium z Czuchowa w spirytystycznym transie podało te oto skojarzenia. Skojarzyła mi się taka dziwna rzecz. Skojarzyło mi się, że ludzie stoją w kolejkach, za czymś w buteleczkach. Nie jest to alkohol. To jest coś, co muszą wypić. Mam wrażenie, że może dojść do sytuacji, która w przyszłości będzie nazywana beznadziejną. O czym jest ta wizja? O tym, co właśnie od wczoraj zaczęło się spełniać. Owa sytuacja beznadziejna jest to właśnie nazywana przez niektórych plandemia koronaświrusa, a wspomnianymi buteleczkami są zaprezentowane wczoraj na konferencji prasowej buteleczki polskiego leku. Subskrybuj mój kanał i koniecznie obejrzyj mój film pod tytułem Ostateczna przepowiednia dla Polski. Pozdrawiam.